W poprzednim odcinku rozdzieliliśmy się na odległość setek kratek, jednak bezsenność jest nie tylko wrogiem studenta, ale i samicy, która nie przetrwała ataków fantomów. Także teraz musimy się wrócić i odzyskać jej itemy. Mi się gorąco zrobiło, ale niestety sama bez zbroi z kamiennym mieczem na 3, w sumie 4 fantomy to... A nie mogłaś się zakopać? Co? Jak teraz o tym mówisz? Cholera, trzeba by było wcześniej mówić. A ja już znalazłem glinę, taką okrągłą i chciałem wykorzystać trik na diaksy. Już bym mógł diaksy znaleźć, jeżeli miałbym farta. O, widzę te fantomy! Jeden się pali. Dobrze mi tak. Drugi też się pali. I teraz to ja się palę. Alright, znalazłam. O, ty znalazłeś ten sam portal co ja. Szłaś moim tropem praktycznie. A to wychodzi. Oj, znowu mam tą glinę, ty, to może jednak uda mi się, mam co robić. Może uda mi się znaleźć te diaksy. Przede mną daleka droga. Mogliśmy domek gdzieś blisko spawnu. Co ty? Szmaragd? No ja tak randomowo znalazłem po prostu leżący. To ja teraz też. Chyba jakiś lis czy coś, chyba lisy mogą, nie? Siema kurami, miło, że podchodzisz, zaraz giniesz. Zachęcające. Kurw. Poszedłem do jaskini tylko z jednym kill-offem, brawo ja! Przepraszam, owce. Ale jestem w ciężkiej sytuacji materialnej. Znowu wielki dobre ziomki zabiły mi różową owcę. Jednak pies najlepszym przyjacielem człowieka. A to koń tyle tysięcy lat służył człowiekowi. A potem nagle pies najlepszy człowieka. Ten. No. Dobra, a co, znajdziemy co? Konie, będziemy chwalić konie. No. Zaciągniemy je do pracy w polu. Od co? Tak, bo tak się robi z przyjaciółmi. Wykorzystuje się ich do pracy. To dobrze, że nie powiedziałam, że osiodłami będziemy je ujeżdżać. Jeszcze nie wiem, może niektórzy by chcieli. O, właśnie bym wpadła w dziurwę, to taką kanionową dziurwę. O nie, z samym borowikiem nie zrobię zupy. Uch. Sama jesteś borowik. No jestem. A ty muchomor. Uuu. Nie no, taki toksyczny nie jestem. Marek Grzebek i muchomorek. Żwirek i muchomorek chyba. No to... To jestem muchomorek, a to jesteś żwirek. A żwirek kręci z muchomorkiem. O! To dobrze wróży. No nie pamiętasz za Shreka. Szkoda, że nie mogę wydobyć tego bloku złotego. Ja próbowałem. Nie wyszło. Ty, kurzeczko. To ja też idę zrobić. Na pochodni stać. Łej! Fantomy! Wszystko dobrze. Jeszcze tak. Chwilowo. Żyję. Schowałem się. Zaraz, zaraz postawię łóżko. Yo, przeżyłem! Prawie kloca. Co to za dźwięki pukania? Nie, bo mi się te... pop filtr wziął w mikrofon. Przesunął. Nie no, randomowo se pukam w mikrofon. Jaki miły człowiek. Ty, ten trik z diamentami przy glinie albo przestał działać, albo po prostu nie działa na tym biomie. Bo już druga glina mi nie działa. 30. O, już widzę tego miśka polarnego. O, i mini niedźwiadek polarny. Miło. Ale że tak z królikiem? A co, zabronisz im? Jak się kochają, to chodź z nimi. 1900... 2000. No to jest się obok, tuż obok. A, tak, tak, widzę. Zabudowane koblem, tak? Tak. Złoto! Słyszę niebezpiecznie dużo pająków. Gdzieś w pobliżu. Zgaduję, że spawner. Dobra, spitalam. To miejsce nie jest na moje nerwy. Jeju, o, ale mnie przestraszyłeś. Ja już myślałam, że ten mały zombie. Nie no, co ty. A dobrze cię widzieć. Widzisz mnie? Nie. O, teraz nawet będziesz srebrna. Widzisz mnie? Srebrna Megi. Widzisz mnie? Co? Widzisz mnie? Widzę, Brek, dobrze! Ty, ale my to musimy jakoś zutylizować, te wszystkie rzeczy jakoś musimy wziąć. Tak, tak, ja tu właśnie przekminiam, co brać, czego nie brać. Ty, ile my mamy piecyków? Czemu mamy 4 piecyki? Bo nas stać. No tak.
O, jaki bogacz. Gacie sobie ze srebra założył. No, a co? To wydałem klatę. Dam ci mieczor i... O, kill off. Czy właśnie, ty słyszałeś, co robi błotko? Nie. Pa, zobacz. Wow! O kurde. Ach, klupie. O mój masz. Klupie. Wódeczka. Wódeczka? No, głodnemu chleb na myśli. No sorry, ale przez egzaminy nie było kiedy. Nie no, kończmy już przepalanie i lecimy. Tutaj weź sobie baraninę, albo ja ci wezmę. Masz, trzymaj. I lecimy, do boju. Przeciw... O, konik! To jest moment, żeby chwalić konie. Konie są super. Można jeździć, można nimi uprawiać rolę. Nic nie widziałaś? Nic nie widziałaś! Idziemy. Udam, że nic nie widziałam. To się wytnie. Kto wytnie, ten wytnie. A, no. You have no power here. Drużyna srebrnego napierśnika. Kurde, całą książkę byśmy mogli napisać. Nawet masz nazwę tej drużyny. Si. Etap pierwszy, wilki ratują. Drugi, jak to był? Noc ich rozdzieliła. Tak. Kobieta płynie dalej. To patrzyłam, czy się da jakoś na koło, ale tak niezbyt. Słoneczniki. Będą ci przyspieszać. A nie, to terraria. Te bieganie tutaj jakieś takie spowolnione? Nie. Po prostu ci się przytyło. No cóż, nie musiałeś tego mówić głośno. Chodź do łódeczki. Ze starą na plecach. Będzie screen na Discorda i... A wy co, frajerzy, dalej sami? Oj. Sas może się poczuć zazdrosny. Wow, góry! Znaleźliśmy coś innego niż lodowy w końcu. Czyli wielkie biomy i dużo żelaza. Tam no, kurde. Gdzie są jakieś zatopione statki? Ci przydał. To jest dobry moment na śpiewanie szlant. Niestety żadnej nie pamiętam. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści i coś tam morskich opowieści. Bardziej po angielsku znany. Patrz, masz statek! Moje modlitwy zostały wysłuchane. Skrzynia! O Jezu, emeraldy! Dużo, dużo rzeczy, dużo rzeczy! Wypływamy, tylko się nie utop, co? Ty! Ej, wypływaj! Już, wypływaj, już, ty! Już, gdzie ty mam, jesteś? Mam życie! No jestem, okej. Okay. Dobra, ja zbuduję nam taką małą platformę. Postaw craftboxę. I weźmy... Czekaj, postawię skrzynkę, tak żeby wspólne rzeczy mieć. Mapa do ukrytego skarbu i dużo piór, żeby sobie robić czały. Ta! Nie działa trapdoor. Ale drzwi działają. Już nie pamiętam, co teraz działa, co nie. I mam szablon kowalski. Zdobienie wybrzeża. O! No. Kiedy rum zaszumi, powiedz ci już nie pomoże. Trzeba wygooglować. To. Oj, morskie bo ja tu zaraz nie wypłynę. Cholera! To wypływaj! Wypływam. Towarzysz, chodź, chodź, łóżko, śpimy. Zebrałeś się wszystko? Tak. A co mam na sobie? Pa, oj. Czekaj, no. No, a? Spodenki! Masz. Spodenki. I to enchantowane. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy człowiek chętnie słucha morskich opowieści. Ich opowieści, hej! Hej ha, kolejkę nalej, hej ha, kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Musiałem jedno zdanie wygooglować. Co? Minąłeś się z powołaniem. Rodzice mi to samo mówili, że ja mam chyba jakiś talent muzyczny, bo w dwóch filmach tą muzykę klasyczną rozpoznałem. No patrzcie jaki. Wafel muzykant. Ty no, są lasy, ale takie brzydkie, takie górzyste. To mnie się nie podobają. O, ja właśnie widzę, że nie mam dyń, które wcześniej tak zbierałam, a miałam... No ja mam, 61. Taka. A, czyli ty masz moje dyń, a to dobrze. Tak. Chill. A więc pamiętam, jak pierwszy, jak zaczynałem w Minecrafta, to ja się zawsze bałem, że walnę w ośmiornicę i w środku oceanu, wiesz... Po prostu będę musiał pływać. I to tak, to nawet nie jest, że się martwisz czy coś, tylko to jest taki strach prawdziwy, nie? Tak. Render distance na 29, ale kurde, serwer ogranicza. Będę musiał zwiększyć. A coś jeszcze było ten. Znasz tą szantę, że coś było, że... jak da Bóg, ocalimy bryk.
Nie. Nie? Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma ship, fuk, udział, ktoś przykryje się falami. Znasz? Nie. Kurde, śpiewało się po pijaku. Ty, coś tu jest. Kolejne. Jest tam skrzynka. Tak jest. Oj. Oj, coś mi zlogowało. Dobra, jest właśnie mapka. Ty, to może już przestaniemy pływać. Tak, tak świetnie się pływało. Nawet ty szant nie znasz. To no jak to, dobra, jak, to się jak, nauczy. Jak tu sobie, jak tu sobie pływać? Przez chwilę chciałam włączyć wyszukiwarkę, tylko że mi... Ty! Patrz! Wyszło! To jest to. O kurde, po ilu blokach? 4000! 4000 bloków! Ja wale, znaleźliśmy to! Ja wale! 1,5 godziny szukania! Znaleźliśmy to, znaleźliśmy Cherry Blossom! Yo! Czy jak to się nazywa? Nie wiem, tak to kojarzę z innych gier, że tak to się nazywa. Teraz aż szkoda jakieś ściąć! Ale trzeba sadzonki zebrać. Dobra, wybierz ja punkt. Ja zbieram kwiatki. A to ich nie rozwala się? No tak, zbieram kwiatki, takie ładne, różowe. Ale to zostaw, one będą tak naturalnie sobie rozproszone. Czyli to już znaleźliśmy nasze tak, mieszkanie? Tak, tak, to jest nasze mieszkanie. Wybierz miejsce. W którym miejscu Różowy chcesz? Kwiatki. Ty, wiocha! Wiocha! What? Tuż obok! Yo, jeszcze mają zagrodę z zwierzętami. Ej, creeper, uwaga. Co tu jest? Jest golem. Jest kot, jest mały gówniak. Możemy im łóżka ukraść, chociaż już mamy. No nie, to nie trzeba, nie chcę, że ją. Ty, można patyki zamienić na emeraldy. U gościa. O, ale bogactwo. No, panie. Łuczasz. Tak, pszenice i ziemniaki można też na emeraldy. Czyli już nie trzeba budować domu. No, kupujemy. Albo jakby możemy zbudować coś ładniejszego. Można, można dobudować, ale taki wiesz, na razie, żeby pozbierać itemy, to... Kurde, ja poznaję sąsiadów z mieczem w ręku, tak trochę nieprzyjaźnie. Można papier na szmaragdy i pustą mapę ze szmaragdów. Panie, co pan masz? O, skrzynię miał? Nie widziałem. Chleb, no. Chleb. Suchy chleb dla konia. O, akurat obok jest koń. Mięso zombiaków można na emeraldy. I ty, brewing scent jest, statyw alchemiczny. Stawieni. No, jesteśmy ustawieni, ty. To gorzej, jak my tu zostaniemy i będą zombie przechodzić i wieśniaki zrobią kaput. Nie, co ty, będziemy ich bronić. Postawimy jakieś dobra wieżyczki strzelnicze czy coś automatyczne. Ale to nie Minecraft Legends. A, kurde. Serio ci się pomyliłem. Kiedy tak dużo nagrywasz, już nie wiesz co jest czym. No. Ale ty, serio, trochę. Jakby ja kiedyś... Zrobiłem sobie dużo przerwę od dungeonsów i potem zagrałem w dungeonsy i był ten poziom krówkowy, gdzie były te krowy grzybowe i tak sobie podchodzę do nich na chillku i zapominam, że one przecież biją. Oj. No. To tak, ja proponuję ten taki szeroki domek z szerokimi drzwiami. Szeroki domek z szerokimi drzwiami? Ten tak tu? W sumie spoko. Tak, jest na obrzeżach jakby. Ale mały jest. Chyba, że no, poszerzysz. Tak, poszerzę. Jest na dobra razie największy ze wszystkich. A, i muszę swoje. O, będę spał w piecu. Skrzynki. W piecu będę spał. W piecu? Czy nie ciepło będzie? Chcesz podejrzaną potrawkę? Będziesz miał challenge, co ci wydropi. Tak? No. Dobra, dawaj. Nasze pierwsze spanie w nowym domu. No, jeszcze się nie wprowadziliśmy do końca, ale... Oj, tak. A stoi sobie. No bo tak, kurczę, czekaj. Potrawka. Mi nie tak łóżko. A się sam położył, byś się zabrał. O. O. Ty, trzymaj. To może jak wstaniemy, czy teraz chcesz. O, odważnie. Słabość. Kurde, trzeba iść spać. Uch. Widzę cię. Ja widzę twoje stopy. Miło. A to jest w sumie jeszcze taka dobre miejsce, jakby żeby kopalnię zacząć wykopać. Bez jakiegoś dołu, tylko po prostu w ścianie jest. Chcesz mi użyć swojego kilofa, którego ci dałem? Bo mój zrobił pierdut. A kto ci tak powiedział, że chce? Właśnie się pytam. No dobra, no, mogę ci dać. O, te zwierzęta mają nawet wannę swoją taką małą. Jeziorko. Ho, chodź napitalać, ho, ho. Tak jesteś, o, cyk, cyk, cyk. He. O, Jezu. O, panie. Nie.
To ty na mnie spojrzałeś. Myślałem, że będziesz za mną. Moje usta. Nie wiem, jak ja pierwsze. Dziś wyrzekły mnie i barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś. 2, 1, 3, 8. No i koniec. A właśnie miałem taki pomysł, że kurde, zaraz będzie 2, 1, 3, 7. Trzeba powiedzieć, że ej, zobacz jaka godzina. Tak. A zapomniałem. Zagapiłem się w kilow. Który zaraz mi padnie, ale słyszę... Zombiaka. Czarna owca. Jak ty? Ej no. Czarny króliczek! Aj ta mamusi. Patrzy się na mnie. To jest to, to już ta miłość. Jest coś. Ui! Nie spodziewałem się tu rybika. Teraz obijam każdy kamień w poszukiwaniu rybików. Ciągle je tu słyszę gdzieś nad głową. Ej, koło wioski mamy stado białych koni. Koks! Znalazłem jaskinię. Dobrze. Koch nam złoża. Ja muszę uciekać do chaty, bo się ciemno robi. Oj, będzie żelaza, powiem ci, będzie. Ciekawe, czy jakieś diaksy znajdę. O, emerald. Na deks trochę za wysoko. O nie, kotek. Oj, kotek w dziurze. Bardzo dobrze. Kurde, czemu? Ja wyjdę. No bo się go później będzie łatwiej oswoić, można. A. A, bo ty nie masz jak spać. No. I się zauważyłam, że w tej wiosce jest podejrzanie ma łóżek. No bo oni nie śpią, no na studiach są. To gdzie woda? No wypili już wszystko. Sama mówiłaś, że sklepu nie ma nigdzie. O, ja walnę w dzwon, to może się rozejdą. Chować się. Czy wieśniak wpadł do zagrody? Aha. Nie, żeby coś, ale pierwsze nas w nowym domu. My druga, ja już cię tam radzę z wieśniakiem. Jeszcze się Ej! Z sąsiadem. Sąsiad złodziej. Nawet kobieta kradnie. Ale ja go uratowałam. Także zaprosiłam go do nas. I on w ramach wdzięczności wskoczył mi do łóżka. No, zapłata. Pudrowo-różowe deski. No, takie ładne to jest. Pudrowo-różowe drzwi i w ogóle... Chcesz różowe łóżko? Czarne? Tak! Białe łóżko? Różowe! Różowe. Te różowe kwiatki można rozmnażać. Tak? Jak? W sensie, jak są duże... Oj... Tak, można na małe nakładać kolejne. I się robi takie większe skupisko, a jak te większe zniszczysz, to ci nie wypali jedno, tylko więcej. Oj, zombie. Widzicie? Widzisz mnie? Chyba widzisz mnie? Widzę twój nick. No tyle to wiem. Ścianą. Gdzieś głęboko o. Pewnie. Hej! O ty, ale ty szybko nie znalazłeś. Ty, stalker jesteś. Jak tak Popatrz. Szybko znajdujesz. O. Bo ty jesteś ciężko pracującym górnikiem, proszę. Łóżko różowe i O, dziękuję. Zupa. Gorąca zupa? Zupa Zupkę zupiona, dostałem! Ale ja nie jestem głodny na razie. A to oddawaj mnie to. Nie! Śpimy. Ale ja nie... Ej, nie mogę spać. Co? Jest dzień. Już? Położyłem się na chwilę i się wstałem. Kanion. Kanion? Tak głęboko? No, w sensie kanion był tuż przy tym twoim wyjściu, gdzie się skopałeś tymi schodkami. Trochę słaba chata będzie, tylko cała różowa. Nie no co ty, cała różowa może być. Nie no. Glow Squid znalazłem. Ciup, ciup. Jest są barwniki! Jezu, ile Glow Squidów. A, ty mi drewna w końcu nie przyniosłeś. Ale okazja! Achievement. No, mówiłem, że mi brakuje na pochodnie. Znalazłem chyba ten kanion, o którym mówiłaś, tylko jestem na jego samym dole. Jakoś potworów w ogóle tu nie widzę. Nie ma potworów. Nic, tylko się cieszyć i no. Sparować. Tylko, że ciula widzę. O, kolejny kanion. O, creeper. Ja wiedziałem, że jak to powiem, to zaraz się pojawił. Śmiesznie by było, jakbym ja się zaraz pojawiła. No, dobrze by było, jakbyś się pojawiła, bo... O, ja mam stak pochodni jeszcze! A jednak. Jednak mam! Jadzić. Słyszę małego zombiaka. To nie jest przyjazny dźwięk. Ale już mam żelazo, to tam wiesz. Ja ci podtyguję twoje żelazo, jak nie wrócisz i sobie zrobię... buciki. Aha. Ty no, jestem już na wysokości minusowej. Tak w tych jaskiniach zszedłem nisko. Dobry kopacz. No. Ja niedługo będę do wioski wracać. O Jezu, jak mnie przestraszył! Nagle z ciemności wyszedł mi szkielet i we mnie wali.
Teraz ci wioska. Zgubiłaś wiochę? Dioksy! Nie. Dioksy mam! Panie! Jak dobrze. No, kurde. Krzyk! Krzyk zwycięstwa. Serwer zapisana gra, dziękuję. Tak, coś skąd wiedziałem, że to skomentujesz znowu. Serwer to jest jakby najczęstszy tutaj uczestnik naszego czatu. Dobra, tak. Trzeba mu dać jakąś nagrodę. Zapraszam do łóżeczka. Ja? Kolejny dioksy! I creeper. Skończyły mi się pochodnie wszystkie. Oj. A ja jestem tak głęboko, minus 43. To weź się przyczaj gdzieś tam, gdzie pochodnie, żebyś jeszcze w ogóle miał wrócić. No, ja już będę wracał. A kurde, zarobi się, że w tych update'ach ulepszę te jaskinie. One są teraz większe. Naprawdę, ja znalazłem jedną jaskinię. O kurde, kolejne diaksy. Znalazłem jedną jaskinię i cały czas idę w dół tylko. Na tym razem pojedyncze tylko. Kurde, 8 diaksów mam. Dobra, wracam. Jak znajdę drogę. Ile ja mam żelaza? O Jezu, 1,5 staka. Kurde, może by zrobić różowe zagrody dla zwierzaczków? Ja... O Jezu Chryste! Wleciałem na sprincie w kanion i bym prawie spadł na sam dół. Nie, no tak to nie rób. Dobra, spróbuję. Dzięki za radę. Nie domyśliłbym się. O, a kto tu na mnie czeka? Mały dziad. Nie no, zgubiłem się, nie wiem jak stąd wyjść. To ja mam plan. Ja zajdę część drogi i gdzieś mój nikt przyuważysz. Przekop się teraz przez ścianę, bo jesteś... O, czekaj. No, jesteś teraz nade mną. I tu się przekopię w dół po prostu. O, tu jest przekopane. Yes. Dobra, elegancko. Jesteśmy bogaci w żelazo. Coś we mnie strzela, to ty? Tak, sorry. O cholera, mam pół życia. Ja się było ci tak przypala strzelić. Jak żebym ja ci zaraz nie strzelił. No ale w głowę trafiłam, także... Cholera, nie wyszło. Strzał ostrzegawczy w głowę. Także po długiej podróży i znalezieniu domu czas chwilę odpocząć, ale niezbyt długo, bo w następnym odcinku znowu wyruszamy w przygodę. A w tym odcinku to było na tyle, ale jeszcze bonus, kiedy ja już nie nagrywałem, a Maggie jeszcze tak. Uszanowanko, świeci ci czoło. Co? Tata. A tata. Przyszedł z lampką czołową na czole i mi świeci przez okno. Mówię, że ci czoło świeci, że jest oświecony.